Witajcie na kanale WD Music Zone. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest zdarzeniom mającym miejsce ostatniej nocy. Jak już pewnie część z was wie, w związku ze strzelaniną w Houston zmarł jeden z raperów z Atlanty, konkretnie Takeoff. W tym materiale przybliżę wam na szybko sylwetkę Takeoffa i opowiem jak najwięcej szczegółów związanych z jego śmiercią. Jeżeli dobrze znacie Takeoffa, to polecam od razu przeskoczyć do rozdziału opowiadającego o całym zajściu, do minuty, którą widzicie na ekranie. No więc na sam początek musicie wiedzieć, że Takeoff najbardziej kojarzony był z zespołem Migos, w którego skład wchodzą jeszcze Quavo i Offset. Pierwszy z nich jest wujkiem Takeoffa, zaś Offset jest jego kuzynem. Cała trójka wychowywana była przez matkę Quavo. Jeżeli chcecie znać całą historię Migosów, polecam przejść do jednego z moich odcinków. Ale to po tym filmiku, link macie w opisie. Wracając, Takeoff razem z zespołem zaistnieli dzięki piosence z 2013 roku pod tytułem Versace. Następnie w dużym skrócie w 2015 roku wydali pierwszy album, a do tego momentu też kilka mixtape'ów. Następnie w 2016 roku wydali hit, w którym akurat Takeoff nie brał udziału, choć... No w każdym razie nie udzielał się wokalnie. Single okazał się hitem, co napędziło pracę nad nową płytą, która wyszła w 2017 roku o tytule Culture. Stała się jednym z najważniejszych trapowych albumów. W 2018 roku wydali kontynuację Culture i każdy z nich wydał solowy album. Następnie wydali w 2021 roku ostatnią część trylogii, a ostatnio w ogóle Quavo i Takeoff byli w dość chłodnych warunkach z Offsetem. Finalnie 7 października, ze 3 tygodnie temu, razem z Quavo wydali wspólny album Only Built for Infinity Link, który osiągnął 7 miejsce na listach sprzedaży. Co w takim razie stało się ostatniej nocy? Całe zajście miało miejsce przed kręgielnią 810 Billiards and Bowling w Houston. Wiadomo, że wczorajszego wieczoru Quavo świętował urodziny Jamesa Prince'a, czyli założyciela jednej z ważniejszych wytwórni rapowych na południu, czyli Rapalot Records. Potem już razem z Takeoffem spędzali czas przed wspomnianą kręgielnią. Według jednego ze świadków, Quavo grał w kości i w pewnym momencie gra nie układała się po jego myśli i zaczął zachowywać się zbyt pewnie. Miał jako przeciwników, jak to zostało określone, niewłaściwych czarnków z mafii. Jednemu z nich chyba nie spodobało się zachowanie rapera. Również jednej osobie z obozu Migosów nie spodobało się jego zachowanie i po chwili doszło do strzelaniny. Podobno to kule od jego własnej ekipy zadały śmiercionośne rany, jednak podkreślam, że jest to relacja jednego ze świadków, a nie potwierdzona informacja. Wiadomo jednak, i to bez problemu mogę uwierzyć, znając sposób bycia Takeoffa, że był on najcichszą osobą w pokoju i jedynie relaksował się, nie biorąc udziału w grze ani w strzelaninie. Jak sami widzicie, na ekranie załączone jest zdjęcie wysłane do rozmówcy przez tego świadka. Faktycznie Quavo tego wieczoru nosił czerwoną koszulkę, a całe pomieszczenie zgrywa się jeszcze z filmem, którego udostępnić tutaj nie mogę, ze względu na drastyczne sceny. Zatem najprawdopodobniej Takeoff stał się ofiarą nie swojego sporu i można powiedzieć, że zmarł przez przypadek. Kilka godzin przed zdarzeniem raper udostępnił razem z Quavo klip do jednego z utworów z ostatniej płyty pod tytułem Messi i życzył fanom wesołego spędzania Halloween. Oczywiście do tej pory wiele osób z rapowego świadka i nie tylko skomentowało całą sytuację. Należą do nich na przykład Gucci Mane, Mike Will Made It, Ja Rule, Cole Bennett, Lloyd Banks, jak Miami City Girls, DJ Premier, Ray Shremund, profil wytwórni Def Jam oraz jeden z pionierów rapu, Curtis Blow. Ani Quavo, ani Offset nie skomentowali jeszcze całego zdarzenia w social mediach. Żona Offseta, Cardi B, również nie wydała żadnego posta na ten temat. Tak samo zresztą jak wytwórnia rapera Quality Control Music. Ja natomiast w związku z całą sytuacją zdecydowałem się na zakup winyla czarnego i tego w wersji ekskluzywnej ostatniego albumu Quavo i Takeoffa. Nie mam tutaj więcej nic do dodania. Dzisiejszy wieczór spędzę odpalając Culture i Last Rocket. Uczcijcie pamięć o Takeoffie i odpalcie raz jeszcze jeden utwór z jego dorobku. Jeżeli materiał ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia suba, no i do sprawdzenia wspomnianego filmu o historii Migosów. Trzymajcie się.